Witamy w kolejnym naszym poradniku na temat ziół. Dzisiaj opowiemy o robinie akacjowej, która jest często mylona z akacją. Robinia akacjowa to drzewo, które rośnie w polskich parkach. Zachwyca pięknymi i pachnącymi kwiatami, jest stosunkowo duża i dorasta nawet do 25 metrów. Bardzo często nazywana jest akacją, chociaż jest to nazwa niepoprawna. Co ciekawe, robinia akacjowa należy do najbardziej miododajnych roślin rosnących na terenach Polski. Miód robiniowy nazywany jest mylnie akacjowym. Prawdopodobnie przez to, że sama robinia jest mylnie nazywana akacją. Kiedy zbierać kwiaty robini akacjowej? Robinia akacjowa jest drzewem trującym. Jedyną jej jadalną, a nawet pełną zdrowotnych właściwości, częścią są jej kwiaty. Pora kwitnienia przypada na przełom maja i czerwca i zależy od warunków atmosferycznych w danym roku. Jak zbierać? Trzeba pamiętać, że zbiera się tylko rozkwitające kwiatostany. Jak suszyć i przechowywać? Kwiaty robini akacjowej należy umyć, a następnie wysuszyć na ręczniku bądź kocu, które należy pozostawić w suchym miejscu. Po wysuszeniu kwiaty przechowujemy w bawełnianych workach lub możemy użyć do tego poszewek. Należy przechowywać w suchym miejscu, ograniczając tym samym dostęp do światła i wilgoci. Jak parzyć? Napar i herbata. Jedną łyżeczkę suszonych kwiatów wsypać do szklanki i zalać gorącą, ale nie wrzącą wodą. Przykryć i odstawić na 5-10 minut do swobodnego zaparzenia. Właściwości i zastosowanie. Kwiaty robini akacjowej działają wzmacniająco na organizm. Wspomagają pracę układu nerwowego, mają właściwości uspokajające, działają wzmacniająco i rozkurczowo na organizm. Herbata z kwiatów robini akacjowej, wypijana kilka razy dziennie, świetnie uspokaja, łagodzi bóle brzucha spowodowane niestrawnością, wzmacnia układ nerwowy oraz daje energii, kiedy jesteśmy zmęczeni. Napar możemy także z powodzeniem wykorzystać do picia w trakcie przeziębienia oraz do pukania gardła i jamy ustnej. Jeżeli chodzi o zastosowanie, robinię akacjową spożywa się w postaci naparu. Jeśli chcemy uzyskać pozytywny wpływ na zdrowie, zazwyczaj taki napar pije się do 3 razy dziennie po posiłku. Napary sprawdzą się jako remedium na obrzęki spowodowane niewydolnością krążeniową, sprawdzą się w stanach zapalnych nerek, pomogą przy skąpo moczu, a także przy chorobach reumatycznych. Kwiaty robini akacjowej szczególnie polecane są dla kobiet po porodzie, a także dla dzieci i młodzieży w okresie dojrzewania. Przydadzą się także osobom bardzo zestresowanym. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika. Mam nadzieję, że był pomocny. Zapraszam do subskrybowania kanału Victoria San Art oraz do polubienia naszej strony Victoria San Art na Facebooku. Do następnego!